Tak, moi kochani, witam was serdecznie. Chciałem jakby powiedzieć dwa słowa, no góra trzy. Na temat tego, co obserwuję w mediach, co się dzieje wokół naszej kadry narodowej, która gra teraz mecza w niedzielę. Mnie się wydaje, że to wszystko jest strasznie, ale to strasznie przekombinowane. Mam podejrzenie takie, że trener Nowałka normalnie albo gra w FIFA i czy NBA, czy te inne są takie gry komputerowe albo na PlayStation. I tam na przykład zawodnicy mają swoje współczynniki. Bieganie 5,8. Drugi zawodnik 5,9. I kurde, on se wprowadza te wartości różne potem do Excelka. I kurde, kalkulatorkiem kurde mu wychodzi, że na boisko ma wyjść potem Krychowiak albo Milik. Kurde, przecież tak się nie da grać. Powinien wpuścić tych ludzi kurde na boisko, żeby po prostu pobiegli, zagrali, naszelali gola, kurde, nie wiem, wybiegali po prostu ten wynik, a nie kurde kombinują, że ten wniesie, go przesuniemy z tej pozycji na tamtą, to on wniesie 0,6% skuteczności innego zawodnika, a tam z tyłu kurde se dadzą radę, bo przeniesie z flanki na drugą pozycję i on trzy kroki będzie grał bardziej w lewo, bo tamten będzie grał bardziej z przodu. Przecież to jest kurde tak głupie, że aż po prostu ja się już pogubiłem, już nie jestem w stanie tego opowiedzieć nawet. Więc moi kochani, ja myślę, że nie powinniśmy się dać zwariować i po prostu grać w piłkę, a nie kurde jakieś kalkulatorki wymyślać. I tyle chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, ale zapomniałem. I w związku z tym nie powiem. Bo ja życzę naszym, żeby kurde wygrali coś w końcu. Aha, bo jeszcze są takie kurde, już wiem co chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że sobie już takie artykuły się pojawiły i to jest kurde bardzo dowcipne. To wszystko przy pomocy Excelka można zrobić. Obliczają sobie w kalkulatorkach, że tak, żebyśmy my przeszli dalej, to tak. Japonia musi, o ile Japonia zremisuje z Senegalem, to wtedy my musimy z Kolumbią wygrać, ale nie wolno nam potem z Japonią przegrać. To wychodzi na to, że musimy po prostu cały czas wszystko wygrać. Nie można się kalkulować, że z tym mogę zremisować, a z tamtym mogę, kurde, przegrać. Nie mogę w ogóle przegrać. To trzeba sobie wbić, kurde, do tej czachy. Nie wolno nam przegrać. Niezależnie od tego, czy przeciwnik gra w zielonych koszulkach i czy boisko jest zielone. Bo to nie jest okoliczność łagodząca, to jak, kurde, jazda po pijaku. To nie jest łagodząca, to jest wręcz, kurde, dodatkowe jeszcze obciążenie takie. Także zrzućmy te kalkulatorki, wyjdźmy na boisko, zacznijmy grać. Ja wam gwarantuję, że kurde, coś z tego będzie. Może nawet wygramy. Pozdrawiam, na razie, cześć. Tu Tygrys.